Witam Państwa. Chcę Państwu pokazać, jak w domu zrobić sobie lukier do ciastek kruchych, wafelków, drożdżowych, no do czego to chcemy. Potrzebne składniki na taką dużą blachę, żeby sobie polukrować. To jest jedno białko, 3 szklanki cukru pudru, najlepiej jak będzie przesiany, nie będzie miał grudek. Do tego potrzebujemy troszkę soli dla zbilansowania smaku, sok z jednej cytryny, troszkę soku z pomarańczy. Ja jeszcze do tego dodaję troszkę kardamonu do smaku. Tu mam już ostarte dwie szklanki cukru pudru. Dodaję trzecią stopniowo. Masa nam gęstnieje. Później powstałą masą smarujemy po prostu nasze ciasteczka. Odstawiamy do stężenia. Powstałym luklem smaruję wafelki. Zwykłym pędzlem wyparzonym do malowania. Wkoło ładnie je obsmarowuję. Układam je na tacę wyłożoną przezroczystą folią. Na pewno nam coś tam kapnie, żeby za bardzo się nie przylepiało. I całość tak obsmarowuję. Oczywiście można sobie zrobić inny kolor tych wafelków i tego lukru. Po prostu używając, wlewając parę kropel barwników spożywczych. Są różne kolory. Kwestia tylko z kupieniem. I tak całość naszych wafelków obsmarujemy lukrem. Wafelki, ciasteczka mamy polukrowane. Odstawiamy, żeby nam lukier ostygł, zastygł to wszystko. Zawsze musimy pamiętać, że narzędzia po lukrowaniu, jakieś naczynia musimy zaraz umyć albo namoczyć, bo jak nam lukier zastygnie, będziemy mieli kłopoty z myciem.